Cześć, witam Was w nowym filmie. Widzicie tutaj przed nami paczkę z zagajnika roślinnego. Powinna być tam alokazja, którą po prostu zareklamowałam. Trochę jestem zdziwiona, że ta paczka jest taka mała, bo alokazja, która ostatnio przyszła, była wiele większa od tej, od tego kartonu. Powinna być, no taka wiecie, no na, tak z tego co pamiętam, to miała mieć około metra, ten karton tyle nie ma. Także no tak, no zobaczymy, no. Na razie jestem po prostu zaskoczona. Jest tutaj alokazja, są też inne rośliny, które po prostu domówiłam sobie, były w dobrej cenie. Także może zacznijmy od tej. Ale piękny maluszek, teraz zobaczycie. Bardzo długo szukałam tej rośliny. Jest to perełkowiec drobnolistny, Little Baby. I on, jak widzicie, ma takie właśnie, może ja tutaj Wam bliżej pokażę, o. Takie małe, małe listki i one są, uwierzcie mi, ale ta roślina, jak jest taka większa, bardziej taka, wiecie, zagęszczona, jest po prostu przepiękna. Bardzo długo jej szukałam. Ona na Allegro, właśnie taka sadzonka, chodzi za około 50 zł, ale jak zobaczyłam, że na zagajniku jest za, nie wiem, ona chyba była po 11 zł albo troszkę więcej, to mówię, no słuchaj, no po prostu nie mogłam się oprzeć już. Bo cena jest fantastyczna. Sadzonka też wygląda w porządku. Po prostu jest to takie, wiecie, jedna taka, jeden taki pień małego drzewka, można powiedzieć. No i zobaczymy, jak to wygląda. No przyszła na mokro, także oby wszystko było z nią ok. Jest podłożu w miarę takim przepuszczalnym. Także mam nadzieję, że będzie z nią wszystko ok. Jest trochę zimna. Też parę listków tutaj zaczyna tak, jest, widzę, że trochę jest nowych, trochę wychodzi nowych. Mam nadzieję, że będzie wszystko z nią w porządku. Także to jest pierwsza roślina, bardzo ładna zresztą. Tutaj mamy jeszcze dwa maluchy. Jak widzicie, mała aglonemka, to jest aglonema Red Vein. Tak Wam ją pokażę. Ona jest po prostu zielona i ma takie czerwone nerwy, jak jej sama nazwa wskazuje. Zobaczymy, jak ona tutaj przyszła, w jakim stanie. Ja też będę, jak te rośliny troszkę tam się zaklimatyzują, ja będę je teraz obserwować, ale też oczywiście je przesadzę, jeżeli będzie taka potrzeba. Tutaj widzę, że ziemia zbita, taka typowa produkcyjna, jakiś tu korzonek na wierzchu. Także na pewno to idzie do przesadzenia, bo jest aż za mokra, wiecie. Mam nadzieję, że to nie zmarzło, bo jest bardzo, bardzo mokra i na pewno ją przesadzę. Także tak to wygląda. I trzecia roślinka. To jest niedośpian. Taki czerwony. To jest bardzo ładna roślina, też taka mało spotykana, mam wrażenie. Ona rośnie, ma taki pokrój drzewka, więc jest też bardzo taka dekoracyjna i mało też wymagająca. O, jest, mamy to. I ona też przyszła na mokro, czyli wszystkie rośliny przyszły na mokro, zobaczcie. Bardzo, bardzo ciekawa roślina. Ona ma takie czerwone liście. A od spodu jest taka biała nakrapiana. Także bardzo, bardzo ciekawa roślina. Trochę podobna do fitonii, ale nie jest to fitonia na pewno. Te liście ma o wiele chudsze i tak jak mówię, to rośnie w drzewko, nie w pnącze. Także tak to wygląda. To sobie odłożę. No i teraz gwiazda tego zamówienia, czyli alokazja Frydek XXL, która powinna być alokazją XXL. Tak był, ale jest już zimny, więc niestety bierzemy królową.
No i zobaczcie. Jest gęsta, ale czy ona jest alokazją XXL? No na pewno nie, więc to nie jest do końca wtedy, co wtedy kupiłam. Jest bardzo ładna, nie jest aż tak klapnięta, więc może coś, że tak powiem, ona tak może nie przemarzła. Widzę, że idą jej nowe liście. Generalnie sadzonka jest bardzo ładna, ale wiecie, taka jestem trochę zawiedziona, bo liczyłam po prostu na taką samą alokazję. Wiecie, że jak kupiłam wtedy alokazję XXL, która miała prawie metr i była taka ogromna, wielgachna, miała naprawdę wielkie liście, no ta po prostu taka nie jest. Ale wiecie, z drugiej strony tamta po prostu umarła właściwie, można tak powiedzieć. I powinnam się cieszyć, że wiecie, że mam egzemplarz, który wygląda super. Ale tak jak mówię, to nie jest XXL, który po prostu wtedy kupiłam. Staram się ostrożnie zdjąć tą taśmę. Dobra. Dobra, wyswobodziłam ją. Słuchajcie, nie wiem, czy to jest alokazja XXL, czy mogę po prostu tak ją nazywać, tak? To, co wtedy kupiłam. Spróbuję ją tak odłożyć. Może tak. Słuchajcie, sprawdziłam na stronie zegarnika. Ona jest nawet teraz do kupienia. I jest napisane, że ta alokazja powinna mieć 80 cm wysokości. Ona jest dalej jakby w tej cenie, w której ja ją wtedy kupiłam, dostępna. I jest napisane, że to jest sadzonka 80 cm wysoka. No, no ta na pewno tych, myślę, wydaje, że tych 80 nie ma. Ona ma, no nie wiem, licząc... Doniczka jest po prostu duża. Ta doniczka jest po prostu większa od samej rośliny. No, także wiecie, tutaj też jest, widzę, jakiś oberwany liść. No generalnie jest mniejsza. I tak jak mówię, jestem zaskoczona, bo pamiętacie, tamta alokazja przyszła taka ogromna. Wiecie, ten karton był o wiele, wiele dłuższy. Ja też jak ją odsyłam, miałam problem po prostu znaleźć karton dla niej właściwy. A ta jest po prostu malutka przy niej. Taka, wiecie, na no, 1/3, może do połowy by jej sięgała, jakby te liście się rozprostowały. No szkoda, bo myślałam, że będę miała wielki krzak. A tu widzicie. No ale nic, na pewno nie będę jej chyba reklamować, bo mimo, że jest, tak jak mówię, jest mniejsza i ładna, no chyba, że znowu zacznie się z nią coś dziać, no to wtedy zobaczymy, ale tak jak mówię. No jestem po prostu zaskoczona, może troszkę zawiedziona, bo sama roślina jest piękna, ale wiecie, to nie jest 80 cm, które jest po prostu napisane w ofercie, że powinno być, także znowu coś. Dobra, słuchajcie, ale to nie koniec na dziś. Mam jeszcze paczkę z zielonego parapetu, także jeśli jesteście ciekawi, no to zostańcie, ja szybko zmienię kartę. Mam paczkę, słuchajcie, ona jest bardzo, bardzo ciężka, bo zamówiłam tam właściwie roślinę i akcesoria do roślin, doniczki, także... Słuchajcie, jest tak solidnie zapakowana, nawet nie mam pojęcia, jak ja mam ją otworzyć, żeby... Zielony parapet, jak widzicie, super wszystko pakuje, także bardzo dobre zapakowanie. Kupiłam, bardzo lubię te takie białe, zwykłe doniczki. One idealne są do po prostu takich doniczek produkcyjnych szóstek. I tu będziemy mieli chyba 3 sztuki, także odłożę je od razu sobie na bok i włożę moją jedną tą aglonemkę już do środka. Dobra. Idziemy dalej. Dobra, tu mam 2 kolejne, te białe doniczki. Więc to już jest 5. I chyba 5 już było. I taki maluszek na nóżkach. Myślę, że to jest osłonka Aztek. Bardzo mi się spodobała. I mówię, słuchajcie, no muszę ją mieć, bo jest po prostu przepiękna. I też idealnie wchodzi, patrzcie, roślinka szóstka, ta aglonemka. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. No. Piękna, prawda? Super mi się podoba. Dobra. Mam
zamówiłam o takie zwykłe szare. One są takie trochę plastikowe, ale wyglądają porządnie. I są lekkie, a na to, o co mi chodziło, ponieważ po prostu do witrynki chcę sobie włożyć też takie lżejsze doniczki. Jest ich 6. Także widzicie, one są takie bardzo zgrabne, bo są troszkę takie, wiecie, troszkę wyższe, więc to mi się przyda na pewno. Co tu dalej? Kolejne, takie same, tylko mniejsze. O, i zobaczcie, i to też na 6. I myślę, że będą fajnie się sprawdzać, bo zaraz wam pokażę dlaczego. I słuchajcie, są nawet lepsze niż ten Aztek. Zobaczcie, bo ile tu jest miejsca jeszcze. Sorry, że mam taką ziemię, ale musiałam włożyć, żeby wyjąć. Nie jest nas tych, widzicie, ile miejsca, więc te korzenie będą sobie oddychać. Super sprawa. To jest taka zwykła, ona chyba 4 zł tylko kosztowała. Ta osłonka jest bardzo fajna, bardzo porządna, jest lekka, ale nie jest taka kiczowata, wiecie. Więc super, bardzo fajne. Dobrze, że ich sporo zamówiłam. No, są naprawdę i na żywo bardzo fajne. Dobra. Tu widzę ich 5. Jest. Już nie pamiętam ile czego, ale zaraz zobaczymy. Dobra. Dobra, tu jest podłoże. I to podłoże jest na samym dół, tu nic pod nim nie ma. Chyba. Nie, więc je po prostu sobie tu zostawię. Idziemy dalej. O. Zamówiłam takie kosze. Właśnie jeden miał być na tą alokazję. O, taka drewniana i szara zwykła. One też są lekkie, ale nie są tak jak tak. Również nie są aż takie, wiecie, kiczowate. Nie wyglądają na plastikowe. Także fajnie. Będą na pewno bardzo dobrze wyglądać gdzieś na parapecie, na regale. I przez to, że są nóżki, bardzo fajnie takie rośliny pnące mogą na nich wyglądać. Kolejne to są właśnie te kosze. I jeden tu widzę. Ups, musimy. Te folie, taki zwykły kosz. I jeden miał być właśnie na anturium, a ten większy, ten na tę alokazję. Także zaraz przymierzę i zobaczymy. To nie koniec. Wzięłam też dokładnie te same, co większy przed chwilą pokazywałam na nóżkach, tylko troszkę mniejsze. I zaraz wam pokażę, jak się prezentuje na przykład. O, idealnie, zobaczcie. Perełkowiec. W tej doniczce jednej. A do drugiej na przykład włożę fitonie. No i zobaczcie. Także tak to będzie wyglądało. Dobra, to co mamy? Keramzyt jeszcze zamówiłam. To też nie będę wam pokazywać, bo keramzyt jak keramzyt. Ale jest jedna tu roślinka i jeszcze kwietnik. Wzięłam kwietnik właśnie o, na takie też stojaku, żeby docelowo włożyć do niego 2 roślinki. Jedna to będzie Ceropegia udi, którą kiedyś widzieliście u mnie na filmach. A druga to będzie roślina, którą trzymam tu. O, i tu jest hipak przytwierdzony i jest jeszcze ciepły, także super. Zobaczcie, jakie maleństwo, jaki cudaczek. To jest Pilea Grazii. Bardzo piękna, właśnie pnąca roślina. I mam nadzieję, że kiedyś ona mi się... Tylko sobie odkleję paszport. W miejscu wpisaną roślinkę. Super. I mam nadzieję, że kiedyś ona mi tak urośnie. I jest całkiem sucha. Super, bo ja wolę, tak jak wam mówiłam, jak przesyłane są rośliny w zimę na sucho. Piękna sadzonka, wydaje się być ładna. Przykładowo, proszę, zobaczcie. Także tak jak mówiłam, mam tu jeszcze keramzyt, mam tu ziemię uniwersalną, ale to będzie wszystko. Na koniec może jeszcze przymierzę wam tą alokazję. I ma iść do tego kosza. No nie. Ja nie wiem, dzisiaj nie jest mój dzień. Myślałam, że ten kosz będzie akurat. Nawet wziąłam trochę większy niż średnica doniczki, ale on jest jeszcze mały. No dobra. Włożę tutaj coś innego do tego kosza. Szkoda, bo ładnie jest. No
No ale nic, no trudno. Także słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Jak Wam się podobają moje zakupy? Co sądzicie o tej alokacji? Warto było, nie warto było? Także to wszystko na dzisiaj. Pa, pa, trzymajcie się.